Cześć kochani, tu Candymona. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak wykonać takie oto dosyć słodkie zdobienie paznokci z ręcznie malowanymi wzorkami oraz chciałam pokazać Wam nowe kolory z marki Pierre René, które dołączyły właśnie do mojej kolekcji. Jak widzicie, są to odcienie takie nudziakowe, natomiast jeżeli chodzi o kolorki, to pokażę je Wam w dalszej części tego filmu, a teraz przejdźmy do wykonywania moich paznokci. Ja tutaj sięgam po bazę hybrydową i nanoszę ją na wszystkie paznokcie, przy czym zaznaczam, że celowo pominęłam przygotowanie płytki, ponieważ jeżeli się przyjrzycie, to zauważycie, że miałam już na paznokciach żel oraz bazę budującą, po prostu miałam już zniszczone paznokcie, musiałam je poprzedłużać, więc tutaj nałożyłam tylko bazę, żeby całość wyrównać, no i możemy przejść do aplikacji koloru. Jak widzicie, wybrałam sobie tutaj numer 8 z Pierre René, czyli odcień Magnolia, który jest takim bardzo ładnym, przygaszonym, lekko brudnym różem. I jeżeli chodzi o krycie tego koloru, to moim zdaniem jest naprawdę fajne, ponieważ po jednej warstwie już wygląda to całkiem dobrze. Jak widzicie, nie ma zbyt dużych prześwitów i tak naprawdę wystarczy nałożyć drugą warstwę, no i mamy już 100% krycie. Ja właśnie zostawiłam sobie te paznokcie pomalowane 2 warstwami lakieru hybrydowego. W tym miejscu radziłabym też nałożyć top hybrydowy, ja tego nie zrobiłam, bo o tym nie pomyślałam, natomiast będę później robiła zdobienie, które miało być delikatnie 3D, więc nakładając top na koniec mogłabym to zdobienie zniszczyć, dlatego najlepiej zrobić to właśnie teraz. I jeżeli chodzi o moje zdobienie, to ja tutaj postanowiłam wykorzystać sobie 2 żele. Pierwszym z nich jest Saviland, to jest taki paint żel, którego nałożyłam sobie, jak widzicie, troszeczkę na szklaną podstawkę i następnie sięgnęłam po taki bardzo gęsty żel z marki Rosalind, którego również wyjęłam sobie odrobinę na tę szklaną podstawkę, a następnie zaczęłam ze sobą te 2 produkty mieszać po to, aby stworzyć taką pośrednią formułę. Po prostu jeden żel był za rzadki, drugi za gęsty, więc postanowiłam wymieszać sobie te oba produkty i w ten sposób właśnie stworzyłam coś w rodzaju takiej pasty, która nadaje się jeszcze do nakładania pędzelkiem, ale już właśnie tworzy taki delikatnie wypukły efekt. Gotową mieszanką zaczęłam malować tak jakby kontur czy też obrys mojej kokardki. I jak widzicie, korzystam tutaj właśnie z takiego cieniuteńkiego pędzelka, to jest pędzelek 7 mm, który naprawdę bardzo cieniuteńkie linie potrafi stworzyć. I też z góry Was przepraszam, że w niektórych momentach lekko zasłaniam to, co robię ręką, ale po prostu źle ustawiłam sobie aparat za bardzo z góry i właśnie stąd ten efekt. Mam jednak nadzieję, że nie jest to zbyt duży problem i że mimo wszystko dobrze tutaj widać, co robię. Więc kiedy mam już zarys tej mojej kokardki, to tworzę jeszcze coś w rodzaju takiej ramki naokoło paznokcia i następnie przechodzę do malowania drugiej połówki mojej kokardki na kolejnym paznokciu, przy czym muszę tutaj zwrócić uwagę na to, że wcześniej dołożyłam jeszcze odrobinę tego żelu Saviland, przez co ta mieszanka stała się nieco rzadsza i jeżeli się przyjrzycie, to na pewno zauważycie, że już troszkę inaczej wygląda na paznokciu. Tutaj na tym drugim te wzorki są bardziej płaskie, troszeczkę można powiedzieć, że szersze, a na tym wcześniejszym paznokciu były one bardziej wypukłe i właśnie bardziej przypominały ten efekt 3D, więc w zależności od tego, jakie proporcje sobie dobierzecie i jak gęsty będziecie mieli żel, no to możecie uzyskać troszkę inny efekt. Domalowałam jeszcze lekkie zdobienie na palcu wskazującym, jak widzicie tutaj dałam już taką malusieńką kokardeczkę, no i teraz sięgnęłam sobie po hybrydę numer 1, czyli białą z Pierre René, ponieważ chciałam delikatnie wypełnić kontury tej mojej kokardki, nie zamalowując jej całkowicie i właśnie hybryda pozwoliła mi to zrobić, ponieważ ona nie kryje tak bardzo mocno jak te żele. W tym miejscu postanowiłam zastosować jeszcze jedną technikę i sięgnęłam sobie po taką gąbeczkę do wykonywania efektu ombre. Jak widzicie, nabrałam odrobinę tego żelu, jeszcze go tak jakby rozpaćkałam na tej szklanej podstawce, po prostu podotykałam kilka razy, żeby tego żelu na gąbce nie było zbyt dużo i następnie zaczęłam stemplować sobie niektóre miejsca na moim paznokciu, żeby wypełnić je tym białym kolorem. I powiem Wam, że w trakcie, kiedy to robiłam, zaczęłam się zastanawiać, czy jednak tego białego koloru nie jest zbyt dużo, ale uznałam, że tak to zostawię, bo taki miałam początkowy zamysł, więc uzupełniłam jeszcze kolejny paznokieć i teraz wróciłam do koloru numer 8, przy pomocy którego zaczęłam robić kropeczki na tym moim białym tle. Uznałam też, że pozostałe paznokcie prezentują się bardzo łyso, więc dorobiłam również na nich troszeczkę zdobień. Zrobiłam tutaj takie pofalowane kreseczki i również wypełniłam to wszystko tym białym kolorem oraz różowymi kropeczkami. No i tak właśnie prezentują się skończone paznokcie, ale tak jak obiecywałam, muszę jeszcze Wam pokazać te nowe kolorki z Pierre René, więc jak widzicie mam ich tutaj 8. I uznałam, że wybiorę 3 losowe odcienie, żeby pokazać Wam ich krycie. Zaczęłam tutaj od koloru numer 87 i jeżeli chodzi o stopień krycia, to powiedziałabym, że jest taki średni, ponieważ moim zdaniem na paznokciu będzie trzeba nałożyć 3 warstwy. Tutaj na wzorniku już jedna wygląda tak w miarę, ale widać prześwity, przy czym pamiętajmy, że na paznokciach zawsze jednak tych warstw trzeba nałożyć troszeczkę więcej. Kolejnym kolorem jest numer 89 i jeżeli chodzi o krycie tego odcienia, to tutaj jestem już zadowolona, ponieważ jest ono bardzo podobne do tego koloru numer 8, z którego korzystałam w dzisiejszym zdobieniu paznokci, więc tutaj 2 warstwy powinny już spokojnie wystarczyć i dać nam 100% krycie. No i trzeci kolor, który sobie wybrałam, jest to 91 i powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo mocno napigmentowany i to do tego stopnia, że naprawdę ostrzegam Was, żeby ściągnąć nadmiar tego lakieru, bo inaczej może Wam się po prostu nie utwardzić w lampie przez ilość tego pigmentu. No i teraz możecie jeszcze rzucić okiem na wszystkie takie właśnie nudziakowo-neutralne odcienie, które znajdują się w marce Pierre René. A jeżeli chodzi o te nowe odcienie, to uważam, że numery 87, 88, 92 oraz 93 będą wymagały 3 warstw na paznokciach. Natomiast w przypadku kolorów numer 86, 89, 90 oraz 91 powinny wystarczyć 2 warstwy. No i to by było już wszystko, co miałam Wam do pokazania w tym dzisiejszym filmiku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!